dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest niedziela, kolejna nasza podróż. Tym razem wyjechaliśmy do miasta Łagów. Jest to polski kurort, znajduje się on na jeziorach. Takie długie, długie śmuszki jezior. Przyjechaliśmy tu przez Świebodzin, 70 km od Wolsztynu. I zobaczymy, czym on nas może zaskoczyć, ten Łagów, bo moi subskrybenci już od dawna polecały mi to miasto, żeby ja tu przyjechał i zobaczył, czym ona nas może zaskoczyć. Startujemy! Od razu chcę powiedzieć, że Łagów nie jest podobny do innych miast Polski, ale trochę jest podobny do nawet Gubena, czyli to też jest województwo lubuskie i miejscowość tu jest taka górzysta, czyli nierówna. Sporo różnych kafeterii, restauracji, lody. Zobaczcie, takie małe gościnne domki na wynajem. Wyjście do jeziora. Zobaczcie, jakie ładne wejście do wody, do jeziora, jaka przystań. Wow, popatrzcie, jakie widoki tu. A woda jest przezroczysta, bardzo przezroczysta. Wow. Jeszcze takiego nie widziałem, żeby jezioro było takie czyste. Zobaczcie, ten kotek poszedł po prostu do rybki poprosić. U tego rybaka. Zobaczcie, jaki jest brzeg, łodzi i takie drzewka, i jesienią jest bardzo pięknie. I tak wychodzą te domki, te tereny około domków do jeziora. Wow, jakie widoki. Ładna miejscowość. Zamieszkaj w Łagowie i odkryj blask perły ziemi lubuskiej. Bo lubuskie województwo jest też piękne. Nowa inwestycja w Łagowie, zielone tarasy. Zobaczcie, mieszkasz tak sobie przy jeziorze. Rejsy to tu. Ale woda jest czysta. Co to takiego? Żeby w Polsce w jeziorze była na tyle czysta woda? Pierwszy raz takie widzę. Wow. A u mnie naоборот. Это плюс. Нет, минус. Брамы. Widzieliście kiedyś samochód mangał? Czyli można robić szaszłyk. To brama polska i marciańska. Ceglana, budowlana, gotycka, wzniesiona w XV wieku. Boże, wraz z odnowieniami stanowiła element obrony południowego fragmentu pasa umocnień. Zobaczcie, nawet zimą tu jest śnieżnie. Za bramą w kierunku wschodnim rozciągało się przedmieście polskie. W ostatnich latach budynek został zgruntowanie wyrentowany, zachowując zabytkową strukturę. I te też postawili to ten nadpis, nie wiadomo gdzie, i go ja ledwie tu znalazłem. Trzeba było tu go postawić, przed tą bramą. XV wiek, nawet dach jeszcze jest drewniany. To brama polska, XV wiek, odrestaurowana ze środku Zielonogórskiego okręgu w 1998 roku.
pruski styl. Zobaczcie, w Rumunii sporo takich domków i na południu Polski też, przy górach tam. Od razu za tą polską bramą znajduje się taka część mur starych i tam jakiś zamek, nie wiem, wieża widać, zaraz zobaczymy co to jest. Rysują. Okazało się, że to jest zamek Joanitów. Teraz tu hotel, restauracja. Ale to oczywiście, że tylko ruiny, takie resztki, coś, to co zostało się. Wow! Zobaczcie, bramy, takie kratki. Ja nigdy nie widziałem takiego jeszcze. O, jak ono było zamykane. No oczywiście, że to już nowocześnie tak zrobione przez silnik, ale kiedyś to było zamykane w taki sposób. Wow! Zobaczcie, jak to wygląda. To oczywiście, że było trudno taką wieżę i taki zamek zachwycić, zaatakować na takiej wysokości. Ale oczywiście od niego to, co zostało się, to tylko ta wieża, bo jest ceglana. A to, co obok, to już nowoczesne, takie odrestaurowane. Jaka jest ściana, jaka ja miłość, żeby wyłożyć każdy kończ. Słuchajcie, dokładnie jesienią te wszystkie zamki, pałace w Polsce, może nie tylko w Polsce, robią takie wrażenie, takie stariny, czyli stare takie. Niby to, nie wiem, może to z filmów, kiedy oglądasz jakieś filmy stare z historii. I też bardziej tak kojarzę z, dokładnie z jesienią, z takimi kolorami żółtymi, liściami tymi żółtymi. Słuchajcie, oni wybierali dla budowy te zamki na takich wzgórzach, na takich górkach, żeby było skomplikowane ich zachwycić. To po pierwsze, a po drugie zobaczcie, jaki jest widok na jezioro. Ale oczywiście tu już nic nie zostało się z tamtych czasów, oprócz tej wieży. Ale zobaczcie, jaki widok jest. Jaki dąb. Wyszliśmy do środku, żeby tu nagrać trochę. Zobaczcie też. Wszystko jest stare. Krzesło, zobaczcie, jakie stare, Boże. Wow. Co to za zdjęcia? Stare. Ha. A dzisiaj jest restauracja. Restauracja. Oczywiście, że to już stare takie, ktoś tym władzi. Teraz tu już restauracja w tym starym zamku. Wow! Zobaczcie, co tu zrobili. Piękna restauracja. Jak pięknie. No to idziemy już stąd. Wohen komendzi. Wychodzimy do jeziora i zobaczcie, jaka jest gładź. Lusterkowa po prostu. Niechaj sławią Cię narody.
pomnik przyrody, to drzewo jest. Takiej piękności jeszcze nie widziałem nigdzie. Takiego jeszcze nie widziałem drzewa. I to właśnie jest w Polsce. Historia tej miejscowości. Ślady osadnictwa kultury łyżyckiej. Późna epoka brązu, wczesna żelaza. Znaleziona na pobliskiej Sokołej Górze. We wczesnym średniowieczu istniał tam gród warowny, po którym zachowało się interesujące grodzisko z wałami ziemnymi. Pierwsze pisane wzmianki o Łagowie pochodzą z VIII wieku. 15 kwietnia 1299 roku Branderburszczycy sprzedali miejscowość rycerzowi Albertowi von Klepitz. Margrabia Ludwik zostawił Łagów zakonowi Joanitów za 400 grzywień srebra. Więc historia tej miejscowości jest stara, stara i ciekawa. W XVI wieku przywódca łagowskich braci zakonnych był komandor Andrzej von Schlieben. Zasłynął tym, że jako pierwszy Joanita za zgodą kapitulu zakonu w 1500... Kurde! Kto śpiewa tam? W 1944 roku ożenił się i założył rodzinę. Do dziś możemy w kościele Łagowskim oglądać płytę nagrobną zmarłego syna von Schliebena. To jest Bóg pospolity, Bóg obyknowienny. I ma na pewno nie mniej niż 200 lat. Ale zobaczcie, jaki jest widok. U nas mówią złota jesień. Naprawdę jesień jest złota. Boże, jaka jest czysta, przezroczysta woda. Ja jeszcze takiego nie widziałem. Coś mi to przypomina Austrię. Tam też są takie jeziora z przezroczystą wodą i też tak jest pięknie. Coś mi zachciało się tam pojechać. Jezioro to nazywa się Ciecz Trześniowskie. Jezioro Ciecz Trześniowskie zajmuje środkową część Rynny Łagowskiej. To najgłębsze jezioro na Pobierzu Lubuskim. Zajmuje 10 miejsce w kraju pod względem głębokości. Rynna jeziora charakteryzuje się stromo opadającym dnem, średnio 13 stopni. Kształtem jeziora przypomina olbrzymia meandrująca rzekę o długości powyżej 5 km i szerokości od 60 do 550 metrów. W dnie występuje 5 głęboczyków oddzielonych od siebie wysokimi progami. Wody jeziora należą do najczystszych w regionie. O, dlatego jest woda taka czysta, przezroczysta. Na południowym krańcu jeziora nieopodal zamku Joanitów woda jeziora Ciecz przepływają krótkim kanałem do jeziora Łagowskiego i dalej czekiem o nazwie Łagowa do rzeki Pliszki. Na dnie jeziora rozwijają się bujne łąki roślinności podwodnej, w tym ramienicowate. W jeziorze występują 4 gatunki ramienic podlegającej ochronie. W strefie brzegowej na kamieniach występuje bardzo rzadki dloń Hildebrandia rzeczna, które typowym biotopem są czyste śródleśne strumienie. No, dlatego ona jest takie, zobaczcie. Dlatego ona jest takie czyste, przezroczyste i 185 hektar.
Максимальна глибокость 59 метров. Боже. Вау. 12 километров длинность линии береговой. Уникальное озеро, слушайте. Podziękować już szczerze mówiąc, nie pamiętam nawet kto to polecał. Ten Łagów, jeden z moich subskrybentów, dokładnie nie pamiętam kto to był, ale szczerze chciałbym podziękować tej osobie za polecenie tego miejsca, bo naprawdę jest warto, żeby odwiedzić go i przyjechać tu. Ja nie spodziewałem nawet tego. Myślałem, że to jest zwykła jakaś wieś i no może tam jakieś, widziałem, że na mapie to jest, tu jest jakieś jezioro, ale żeby takie było, ja po prostu nie widziałem nawet i nie oczekiwałem tego. Bardzo, bardzo dziękuję za polecenie tego miejsca. Przyciąga rzesze turystów. O każdej porze roku można podziwiać tu piękno przyrody i zabytki architektury. Organizowane wydarzenia kulturalne i sportowe. Jedno z najładniejszych miejsc parków w Polsce, bo jest taki park i przezroczyste jezioro, bo rzadko kiedy spotykasz w Polsce, rzadko kiedy spotykałem w Polsce takie jeziora, w których nie ma tych kamyszy, nie ma tiny tej i ono nie śmierdziło, żeby ono nie śmierdziło. A tu nie śmierdzi, gładka powierzchnia, czyste, kamyszów nie ma, tiny nie ma, żab tych nie ma, czyste, przezroczysta woda i tak cicho i pięknie i gładź taka lusterkowa. Super po prostu. No i tu właśnie ten zamek z murami obronnymi. Wydaje mi się, że tu też była wieża, ale ona została zrujnowana. Popatrzcie tylko, jaka jest przezroczysta woda. Widno dno, rośliny różne, ryby. To jest prawdziwe górne jezioro, ale znajduje się ono nie w górach. I to jest bardzo zachwycające. Kaczka czeka na rybę. Ona nie, ryb, nie na rybę czeka, a na karm. Jakieś ziarna. Popatrzcie, jak jest pięknie. Nie wierzę, nadal nie wierzę w to, że to jest w Polsce. Wow. Łodzie, domki wzdłuż brzegu. Jak to? O, kaczka już je. Już je te ziarna. Kiedy tu jechaliśmy, zobaczyłem tablicę z napisem Park Krajobrazowy Łagowsko-Sulęczyński. No i właśnie to on jest. On jest ukształtował ostatni łodowiec, który około 20 tysięcy lat temu dotarł na tę ziemię. I te dwa jeziora okazało się, że stanowiły kiedyś jeden zbiornik wodny, który został sztucznie przedzielony. Przybliż się.
Ale to mi bardzo nie podoba się. To bardzo mi przypomina Mołdawię i Ukrainę. Zobaczcie, no co to takiego? Parking. Było to po prostu. Co nie można było tu około jeziora tego zrobić normalny parking, zobaczcie. Kaluży, błoto. Prosto naprzeciwko tego zamku. Kurde, no co to takiego? Jak to możliwe? Turystyczne miasto. Łagów jest z najpiękniejszych miejscowości ziemi lubuskiej. Od 200 lat znana jako uzdrowisko klimatyczne. Ale zobaczcie, no co to takiego? Co to jest? Co za plakat? Co za... Jak to? Co? Nie można to zrobić normalnie, żeby turystyczna taka informacja dotycząca tej miejscowości wyglądała normalnie, ale gdzieś w jakimś zakątku postawili to i ja ledwie go zauważyłem. Jak to? Kurde, tu... brakuje tu ręk, rządzych takich ręk tej gminy i temu burmistrzu miasta tego, czy kto tam prezydent miasta, czy burmistrz. Porządku brakuje. Łagów, perła ziemi lubuskiej. No to właśnie jeszcze jedne bramy. Nazywa się Brama Marcińska. Odrestaurowano w 99 roku. Ale widać, że źle odrestaurowano. Brakuje ręk tej gminie. Lusterko rozbite. Jak zawsze, słuchajcie, przyroda jest ładna, piękna, ale miasto, jak zawsze miastu, brakuje rąk. Złotej ręczki. Słuchajcie, no to jest takie drobiazgi, posprzątać, zrobić porządek, coś tam naprawić. No co, nie można to zrobić. Ja tego po prostu nie rozumiem. Tego władzy tego miasta i nie tylko tego, a większości miast. Co nie można zrobić, to porządek, to ja nie rozumiem tego. Turystyczne miasto. Popatrzcie, był kiedyś hotel, restauracja, a teraz w ogóle nie działa. Nawet kwiatki w oknach jest wysęchne. Był kiedyś sklepik u Olgi. Artykuły spożywczo-przemysłowe też jest zamknięty. Słuchajcie, szczerze, no ja nie rozumiem tą władzę. Co, nie można jakoś obniżyć podatki czy co i zrobić, zwłaszcza, że miasto jest turystyczne i zróbcie na przykład dla tego miasta, właśnie dla tego miasta, zróbcie jakieś niskie podatki, żeby ludzie rozwijali się, żeby gospodarcza jakaś działalność rozwijała się. Dlaczego dużo sklepów zamkniętych i hotele też zamkniętych? Ja nie rozumiem tego. Choć zabijcie mnie, ja nie rozumiem tego. Słubice to na granicy z Niemcami. 96 km. A Santiago de Compostela to właśnie, czytałem Paulo Coelho książkę. I tam jest taki szlak Santiago de Compostela. I zobaczcie, 3246 km od stąd. To w Hiszpanii znajduje się. To taka ścieżka. Dla tych, którzy wierzą w Boga, to takie wszystko. I znajduje się za 3... Tak, polomniki. Za 3200 km. A ja czytałem właśnie tą książkę Paulo Coelho, jak on szedł tą ścieżką. Zobaczcie, taki mały, niewielki skwer. I tu takie piękne kwiatki, ławeczki. I można posiedzieć sobie i odpocząć. Bardzo podobna miejscowość do górnej na granicach z Czechami. Zobaczcie, jakie wyjście. O, Łębieć!
Zobaczcie, biały. Łębieć biały. Wow, takie wyjście do jeziora. Super. I popatrzcie, na przykład ten słup. No co, nie można go wyrównać? No po co on tu stoi skrzywiony? To dino jest. Może ja to zrobię? A nie, chyba nie. Ale widok. To już nowoczesny taki hotel. Ktoś włożył pieniądze. To jest dziwnie, ale budowy tego rodzaju więcej pasują do górnej miejscowości Polski, a nie lubuskiego województwa, miasta Łagów. Wow. Kamera tego nie przekaże. Widać, że mostek został odrestaurowany. Uwaga, czynny tor kolejowy, zachowaj ostrożność. Podniesiemy się na mostek. Nie jest trudne dla mnie w ogóle, bo jestem taki wysportowany. O, Iryna też odważyła się. No, to właśnie jesteśmy już na górze. No i co tu widać? Szybciej no! Podnoście się. A nic tu nie widać. Słuchajcie, w ogóle. Jeziora nie widać, tylko zamek. I drzewa. I tyle. Ale tu jest brudno, kurde, tyle szkła. Opałków. Siemia słonecznika. Butelki rozbite od piwa. Młodzież. Wow. Most samoubic. Straszne. A, jest! Widać o jezioro. Trochę. Zobaczcie, jakie piękno. Ale to już nie Łagów, to już Świebodzin. Świebodzin, 21 tysiąca... mieszkańców. Gród Piastowski. Prawa miejskie otrzymał przed 1319 rokiem. Stolica ziemi w księstwie głogowskim. Miasta o charakterze remieślniczo-handlowym. Środek przemysłowy. Produkcja pieców do obróbki ciepłej metali. Fabryki, foteli lotniczych i samochodowych. Rowerów, autoczęści, mebli, koszul. Zakłady przetwórstwa drobiu. Jeden z najpiękniejszych kościołów w Polsce. I z największych. Ale syf na ulicach, zobaczcie. Śmiecznik w jakim stanie. Opałki. Masakra. Im większe miasta, tym brudniej. Żywe kwiaty. Popatrzcie. Założony w 1973 roku fotograf rokocińscy.
Stary taki domek. Widać było zrujnowane podczas wojny, bo w centrum miasta pośród starych domków także zbudowane, zobaczcie, takie sowieckie, brudne, niepiękne, zobaczcie, no co to takiego, jakieś niedorozumienie. No popatrzcie, pierwszy budynek taki stary, sowiecki, a dalej już idzie jeszcze starzej, ale piękny. A pierwszy sowiecki, no co to takiego, jakieś niedorozumienie. Trzeba było odrestaurować po prostu i tu pobudować takie same budynki. Rada Miejska w Świebodzinie też nie bardzo piękna. Zobaczcie, tam takie coś osypia się, ta ściana. Brudne coś takiego. Ale kwiaty są wszędzie. Prosto jak w Olsztynie. No zobaczcie, sowiecki dom powśród, po prostu na płaszczy rynek. No co to takiego? Żach jakiś. Słuchajcie, jeden kościół ładniejszy od drugiego. Tamten był też ładny, a zobaczcie na ten. Wow! Ale popatrzcie, co naprzeciwko dzieje się. No pałki jakieś. Co to takiego? Boże, Boże, te sowieckie te budynki. Kurde. Ale kościół. Wow. Jaki jest on szeroki. Boże. Czymś podobny do tego niemieckiego. W Kielnie. Wow. Jaki jest szeroki. Ja jeszcze takiego nie widziałem. I tu go po prostu nie widać. Nie trzeba było budować tamte te budynki mieszkalne. Trzeba było tu zostawić miejsce. Jakoś zrobić jakąś ploszczę. Żeby było widać ten kościół. Co robić? A ja też nie. Ja tak... Symbol Świebodzina. Tureckie słodycze. Byliśmy już w Świebodzinie w styczniu i też to nagrywałem, ale była zima, zimno. Taki plot trzeba budować, żeby ciągi rosyjskie nie przyjechali przez twój dom. Takiej szerokości. Kwiaty w Świebodzinie po prostu wszędzie, wszędzie. Prosto jak w Olsztynie. Zobaczcie, wszędzie po prostu te kwiaty. Świebodziński kombinat rolny. Zobaczcie, jakie bramki prowadziły do piwnicy. Kto mi powie, ile ma lat te bramy? Kioski z lat 90. Zawsze dziwiło mnie w takich trochę dużych miastach łączenie piękności i brudności. Śmieci po prostu pod podłogą. Drogi też tu nie bardzo dobre. Rozbite kaluże. Kiedyś był dom handlowy Feniks. Teraz nie jest mieszkalny w ogóle. Kurde. Jak to możliwe? Wszystko osypia się. Małpki leżą. Opałki i tu od razu sklep. Optyk.
Za to w Świebodzinie jest serowiarnia rzemieślnicza, prywatna. Syf jest po prostu tu, na ulicy. Jak spytacie u mnie, czy chciałbym mieszkać w Świebodzinie, dam odpowiedź nie. W Olsztynie jest piękniej, ładniej, piękniej, nie ma syfu, nie ma brudu, a tu jest brud, syf, zaniedbaność budynków, nie. W Olsztynie jest ładniej, mimo że jest mniejszy.